Kolejny projekt uchwały w trybie dwóch czytań. Wyrażenie zgody na odstąpienie od zadania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 12 położonego w budynku nr 41A przy ulicy 29 listopada w Krakowie. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk 1496. Pierwsze czytanie referuje pani dyrektor Marta Witkowicz. Szanowni Państwo, projekt uchwały dotyczy odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej Państwu Marii i Bolesławowi Dąbrowskim 3 lutego 2004 roku, kiedy to nabyli od gminy lokal położony w Krakowie przy ulicy 29 listopada 41A, lokal o powierzchni 36 m 29 cm. Za cenę 7 tysięcy złotych, a udzielona bonifikata wynosiła 63 009 zł. Następnie ten lokal został przekazany umową darowizny na rzecz bratanka pana, który wykupił ten lokal, przy czym obdarowany ustanowił na rzecz darczyńców na okres 20 lat nieodpłatne prawo dożywotniego użytkowania przedmiotowego lokalu. Ponieważ bratanek, mamy tutaj kolejny przypadek, w świetle ustawy nie jest osobą bliską, musieliśmy zażądać zwrotu bonifikaty i stąd wniosek do Państwa o zrozumienie tej sytuacji i argumenty podniesione tutaj szczegółowo wymienione w uzasadnieniu. Również i ta sprawa była przedmiotem analizy przez Komisję Mienia i Przedsiębiorczości, która 18 września wydała opinię pozytywną. Dziękuję. Dodam, że jednogłośnie. Proszę Państwa, czy są stanowiska innych komisji? Nie widzę. Stanowiska klubu radnych? Nie widzę. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać w tym punkcie głos? Nie widzę. A zatem stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ustęp 6 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzenia autopoprawek na dzień 12 listopada 2013 godzina 15 i ostateczny termin wprowadzenia poprawek na dzień 14 listopada 2013 godzina 15.